Mówiło się kiedyś, że polityk jest jak mucha i najłatwiej go zapić gazetą. Okazuje się, że to powiedzenie wciąż jest aktualne, ale w odniesieniu do duchownych katolickich. W Rzeczpospolitej piszemy, że po serii negatywnych artykułów prasowych arcybiskup Sławoj Leszek Głódź nie zostanie metropolitą wrocławskim. Zdecydował tak papież Franciszek. Uznał, że tę funkcję będzie sprawował metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Z tą sprawą wiąże się jeszcze jedna refleksja. Warto zauważyć, że arcybiskup Mokrzycki to drugi były sekretarz obok Stanisława Dziwisza, były sekretarz Jana Pawła II oczywiście, który zostanie kardynałem. Okazuje się że w 8. rocznicę śmierci Jana Pawła II polski kościół wciąż ma problem ze znalezieniem nowych twarzy i nowych autorytetów, a bycie bliskim współpracownikiem zmarłego papieża jest wciąż najlepszą rekomendacją.